Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowi. Co to jest? Kolejny odcinek symulatora D-Rail Wali. I dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę i naszą nieszczęsną misję, przez którą jesteśmy stratni trochę pieniążków zamiast zarobić. No niestety. Okej. Nowa pachnąca. Okej. Okej. Odpalamy. Pracuję. Manualna dźwignia mocy, fajnie. Ale to ja tam tą lokomotywę trochę niepotrzebnie gasiłem. Teraz co? Nie intuicyjne są te hamulce, nie? Teraz pomału, żebyśmy tych nie uszkodzili, nie? Zaczepiście. Jednak się da. Okej. 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 Dobra. Tu stały nasze wagony? Nie, tu stały nasze wagony. Dobra. Trzeba dać do przodu. Dobra, żeby było ciszej, tak? Aż po prostu te okna to jest coś. To jest jakiś chyba, nie wiem, specjalny dodatek. No dobra, ja w ogóle do lokomotywy wsiadłem, ja. Dobra, cofaj pan, cofaj.
Teraz premii nie będzie. Zaskoczyło nawet wtedy, kiedy nie miało. Dobra, czekamy, aż tu przyjedzie. Pamiętaj, trzeba tylko, żeby ten rozjazd zmienić. W czasie sobie sprawdzimy. Pole naftowe B2S. B2S, czyli na wprost. Wprost i na lewo. Ok. Się zdarzyło, że miało być to dwukierunkowe i stało się znowu z powrotem jednokierunkowe, nie? Że przesadziłem z hamulcem, a po drugie to jeszcze nie była główna linia. To... dzisiaj to po prostu ja nie wiem. Niedawno wróciłem z wyjazdu, z pracy i chyba jeszcze coś mi nie do końca wychodzi. Przemieściłem to. Wszystko jest na pewno w porządku. Tutaj też. Ok. 70. Leci ogień nad łodzi i leci mnie. I lewo i prawo, żeby tam dojechać. Jeszcze tylko się nie wykoleić. A już chyba nie, to już chyba by nie było nic po tym zapisie.
nie było co zbierać. I może jeszcze kiedyś uzbieramy na te zlecenia wojskowe. Boże. Jest na to szansa. Nie, to teraz pójdzie na remont lokomotyw, a nie na zbieranie. Niestety. No i teraz to jest to, co my jedziemy na lewo i potem na prawo. I przy następnym w dół. Niestety. Trochę pojechaliśmy szybciej i teraz można zwolnić. Rzeczywiście trochę ostrzejsze są te zakręty. Dur mapy. Tu będzie jeszcze ostrzejszy w lewo zaraz. Jednak nie. Nie ma już też co przyspieszać, bo zaraz dojeżdżamy. Tutaj tak jest 60. To nawet to nie zrobię, żeby zaraz nie było jakichś przykrych niespodzianek. Lewa stuwa. Stuwa, po czym jest 0,60. Przejdź tutaj, moi drogi panie, jedziemy na prawo. Wena wprost i 2S na lewo. Dobra, hamuj, żeby zaraz naprawdę nie było. Jest tutaj. To my tak nie możemy. Musimy to wepchnąć od drugiej strony. Już. Lecimy. Musimy wpychać.
Namiast manewrówka stoi. Wyobraźcie. No to od tej strony będzie miejsce. Żebyśmy się z tym wszystkim tu zmieścili. Idziemy pod samego koziołka. E3? A nie, tu jest B2S. Jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek. Weź wyłącz to kłócanie. Teraz nie musisz kłócać. Stu. Dobra, jeszcze kawałeczek. Uderzyłem w koziołkę. Aż dalej niestety nie da rady. Dobra. Myk i wsteczny. Odezuzuj. Dajemy czadu. Sasa, hopsa, sasa, hopsa, sasa. Oż ty. Tejże to po prostu trzeba robić za maszynisty i za manewrowego jednocześnie. Jeszcze jeden wagon. Dobra. W porządku. Lecimy to odpiąć i... tyłu. Chodzi nad łodzi i lecimy. Nie widzę gdzie, ale gdzieś na pewno. Blisko. Było. Na styk. Dobra. A moje.
Czy gdzie jest to biuro? Pomiędzy B2 a C, nie? B2 a C. To jest. Będzie czas premiowy, czy jeszcze, czy już nie? Trochę opóźnienia mamy, wiesz pan? O, zmieściliśmy się. Ile mamy? 28. No, 91. Raczej to nam nie pokryje naszego długu. Mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Kategorię drugą, a tu mamy kategorię pierwszą, port miasto oczywiście, 510, tu mamy również port miasto, 765, może już widzę jaki jest problem, na niego to można objechać naokoło. Tak też uczynimy. To już w pewnym odcinku. Tak mi się wydaje. Myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.